Вітаємо вас на каналі Фундації Зустріч. Сьогодні в інформаційному відео ми поговоримо про легалізацію громадян України в Польщі. В наших гостях Анна Страма, юристка інформаційного пункту для іноземців у Кракові. І, власне, з Анією ми поговоримо про те, що варто знати про легалізацію. Możemy powiedzieć, myślę, zasadniczo o dwóch takich podstawowych rodzajach pobytu. Pierwszy to jest pobyt dla tych osób, które przyjeżdżały do Polski jeszcze przed wojną i które przyjeżdżały w określonym celu, takie jak praca, studia, ewentualnie na przykład dołączenie do rodziny. I to są osoby, które się starały najpierw o zezwolenia na pobyt czasowy właśnie z powodu tych konkretnych celi pobytu, natomiast później po pewnym okresie pobytu już mogły się też ubiegać o pobyty stałe i w konsekwencji o obywatelstwo. Natomiast druga forma legalizacji pobytu, no to jest jakby bardzo szczególna forma, która została tak naprawdę stworzona dla tych osób, które do nas zaczęły przyjeżdżać od momentu wybuchu wojny. I te osoby są objęte ochroną czasową, także w Polsce przyjęto zupełnie nową ustawę, o której mówimy, specustawa, ustawa o udzielaniu pomocy obywatelom Ukrainy. I to są osoby, które właśnie korzystają z ochrony czasowej, natomiast no, przede wszystkim legitymują się, posiadają ten numer PESEL UKR, więc gdzieś tak już utożsamiamy, że to są osoby, które przebywają na podstawie tego PESEL-u UKR. Tak, z prawnego punktu widzenia jak najbardziej jest różnica. Rzeczywiście w takim języku potocznym mówimy o uchodźcach z Ukrainy, natomiast jeśli spojrzymy na to z punktu widzenia tytułu pobytowego i podstawy legalnego pobytu w Polsce, rzeczywiście różnica jest. Ponieważ status uchodźcy to jest forma pobytu i ochrony międzynarodowej, która w Polsce już od wielu lat jest przyznawana tym cudzoziemcom, którzy nie mogą wrócić do swojego kraju pochodzenia i nie mogą wrócić z powodu obaw. Może być tak, że komuś w kraju pochodzenia grozi prześladowanie z powodu religii, poglądów politycznych czy przykładowo przynależności do określonej grupy społecznej i wtedy taka osoba otrzymuje status uchodźcy i może tutaj w Polsce korzystać z ochrony i przebywać. Albo też, kiedy w kraju pochodzenia toczy się konflikt zbrojny, więc jakby już nie ma tak silnie zindywidualizowanej obawy przed prześladowaniem z jakichś konkretnych powodów, niemniej jednak jest bardzo rzeczywiste ryzyko dla życia i zdrowia w razie powrotu do kraju pochodzenia, komuś może być przyznana tak zwana ochrona uzupełniająca. Natomiast to są takie procedury, aby otrzymać status uchodźcy czy ochronę uzupełniającą, trzeba przejść bardzo zindywidualizowaną i też dosyć długotrwałą procedurę. A biorąc pod uwagę to, ile osób do nas przyjechało z Ukrainy, no jakby nie było to celowe, ponieważ każda z tych osób tak naprawdę no, ma obawy przed powrotem z powodu wojny, no to jakby nie jest to celowe, żebyśmy każdą taką osobę weryfikowali indywidualnie, w związku z czym przyjęliśmy, że wszyscy obywatele Ukrainy będą korzystali z ochrony czasowej. Więc jest to troszeczkę inna, tak jak mówiłam, z punktu widzenia prawnego forma pobytu, natomiast te same są przyczyny przyznania takiego pobytu. PESEL UKR można uzyskać w urzędzie gminy. No najwygodniej pewnie jest tam, gdzie jest najbliższe od miejsca zamieszkania. Natomiast nie ma też żadnego ograniczenia, ponieważ rzeczywiście w Polsce jest tak, że niektóre rzeczy trzeba załatwiać w tym urzędzie, który jest najbliżej od naszego adresu. Natomiast jeśli chodzi o PESEL UKR, to tutaj możemy się udać do dowolnego organu gminy. Wystarczy sobie po prostu wpisać nawet do internetu u siebie, gdzie jest wydawany ten numer PESEL, ponieważ każdy taki organ PESEL nadaje. DIA.pl to jest tak jakby karta pobytu, tylko że w formie elektronicznej. Ponieważ każdy, komu Polska udziela zezwolenia na pobyt, powinien mieć rzeczywiście kartę pobytu jako taki no, plastikowy dokument, który wygląda troszeczkę jak dowód osobisty i który potwierdza to, po pierwsze, że ja mam prawo pobytu, ale to, co jest też bardzo ważne, to, że taki dokument daje mi uprawnienie do tego, żeby przekraczać granice i podróżować. Natomiast jeśli chodzi o tą DIE, to jest taka specjalna karta pobytu w wersji elektronicznej, która jest tylko dla tych osób, które mają właśnie PESEL UKR i korzystają z ochrony czasowej. I tylko w formie elektronicznej można się tą kartą pobytu posługiwać. Aby tą DIE sobie zainstalować, to musimy pamiętać, żeby najpierw pierwszym krokiem jest wyrobienie sobie profilu zaufanego, czyli takiego jakby specjalnego konta,
które pomaga nam się kontaktować z administracją państwową. Ten profil zaufany zakładamy tak naprawdę już w momencie rejestracji i wyrabiania numeru PESEL, ponieważ tam we wniosku możemy zaznaczyć, że od razu chcemy otrzymać to hasło i uprawnienie, dostęp do profilu zaufanego. I kiedy już mamy ten dostęp, mamy profil zaufany, wtedy przez aplikację mObywatel można sobie pobrać ten elektroniczny dokument, tą elektroniczną kartę pobytu. I ona jest tutaj potrzebna po to, żeby przekraczać granice, i to zarówno jeśli chodzi o podróżowanie po państwach unijnych, po państwach strefy Schengen, jak i też o powroty na przykład na Ukrainę i przekraczanie granicy polsko-ukraińskiej. Wymagany jest paszport zagraniczny i właśnie ten dokument DIA. I przy okazji, jak już mówimy o przekraczaniu granicy, to może też wspomnę, że zawsze jeśli wracamy na Ukrainę, przekraczamy granicę, później wracamy do Polski, warto sobie zawsze też sprawdzać, czy ta DIA jest dalej aktywna, czy dalej działa, ponieważ niestety pojawiają nam się problemy czasami z tym, więc żeby jakby tutaj sobie też tego pilnować i sprawdzać, czy wszystko jest w porządku. Przede wszystkim w Fundacji ZUSTRIP, do której bardzo serdecznie zapraszam, z którą ja tutaj myślę bardzo aktywnie współpracuję, która działa od wielu, wielu lat już w Krakowie i jakby tutaj świadczy też informację i pomoc prawną. Zapraszam też bardzo serdecznie do punktu informacyjnego dla obcokrajowców, który mieści się w budynku Galerii Kazimierz. To jest punkt, gdzie można uzyskać bezpłatnie informacje, konsultacje, też zapisać się na spotkanie z prawnikiem. Punkt informacyjny działa w ramach Centrum Wielokulturowego, którego partnerem jest również Fundacja ZUSTRICH. I zapraszam też do Centrum Pomocy Prawnej imienia Haliny Niedź. To jest organizacja pozarządowa działająca w Krakowie, która prowadzi teraz kilka punktów pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy w samym Krakowie, jak i w innych miastach Polski, i infolinię specjalną dedykowaną dla osób uciekających z Ukrainy. Więc to tak, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe. Natomiast może jeszcze, jeśli chodzi, ale to już tutaj o legalizację pobytu, czyli nie tyle PESEL, UKR, ale myślę, że teraz dużo osób będzie szukało informacji o legalizacji pobytu, to zapraszamy na stronę Urzędu Wojewódzkiego Małopolskiego w Krakowie, Wydziału do Spraw Cudzoziemców, infoopt.pl, ponieważ tam są zawsze bardzo rzetelne, przygotowane, ale też w taki czytelny sposób przedstawione informacje na temat tego, jak się ubiegać o karty pobytu, o zezwolenia pobytowe. I też od razu można tam skorzystać z infolinii albo poprosić drogą mailową o informację. Bardzo sprawnie, myślę, też to fajnie działa, więc też bardzo, bardzo dobre źródło informacji. Tak, ja też dodam, że Urząd Wojewódzki prowadzi informacyjne soboty raz w dwa tygodnie, tomu informacje znajdziecie w opisie pod tym wideo. Tak jest, także jeśli ktoś pracuje od poniedziałku do piątku, to można też w sobotę zawsze się udać uzyskać informacje. Dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. Дякуємо, що були з нами. Ставте пальці вгору, пишіть в коментарях, що ще вам було б цікаво дізнатися, і підписуйтеся на наші соцмережі: Facebook, YouTube і Instagram.